Ja absolutnie tutaj nie chcę nikogo urazić, po prostu apeluję o to, aby ktoś też o tym pomyślał i zadbał o zdrowie zawodników. Dziękuję. Nie mam pojęcia. Ten mecz wymyka się kompletnie logice. Ciężko wytłumaczyć to, co się wydarzyło na parkiecie. 2,5 seta. Zresztą mi dominowało. Nie mieliśmy wiele do powiedzenia. Mieliśmy swoje szanse tylko i wyłącznie w drugim secie. W końcówce nie udało się jej wygrać, także tak naprawdę wszystko zmierzało w jednym kierunku. Tutaj widziałem nawet oficjeli, którzy wyszli, chcieli wręczać nagrody. Nagle wszystko się odwróciło. Myślę, że zmiany, które dokonał trener Łukasz, który poczuł gdzieś tam ból. Nie chciał sztab szkoleniowy ryzykować jego kontuzji, pogłębienia kontuzji. Marcin Janusz, który ma małe problemy z plecami, ostatnio również się czuł i zmiana Andiego Takwama. Tak naprawdę myślę, że to też będzie obrazek, który zapamiętamy z tego meczu, czyli kontuzje, czyli zmiany spowodowane niestety zdrowiem zawodników. Próbujemy od jakiegoś czasu o tym mówić. Niewiele osób nas słucha, niektórzy z nas się śmieją. Ale myślę, że warto o tym pomyśleć jak najszybciej, bo jak widzimy, jesteśmy po czwartej kolejce, a już mamy zawodników, którzy wypadają przez kontuzje przeciążeniowe. Ja absolutnie tutaj nie chcę nikogo urazić, po prostu apeluję o to, aby ktoś też o tym pomyślał i zadbał o zdrowie zawodników. Dziękuję. A jak pana zdrowie? Ja poczułem skurcze w łydkach, mocne skurcze spowodowane już zmęczeniem w tym meczu. Mam nadzieję, że nic tam się nie stało, raczej nie, aczkolwiek były to tylko zwykłe skurcze, jeśli chodzi o łydki i wiadomo, że wtedy mięsień jest spięty, może zaboleć Achilles, ale nic tam poważnego raczej się nie stało. Jeśli chodzi o spadek, jeszcze chciałem spytać, jaka atmosfera, jak to miejsce się podobało, czy było coś pomagające? Tak, oczywiście, atmosfera. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, cieszymy się niezwykle z tej inicjatywy. Znowu ważny mecz o trofeum polskie, tak jak był to Puchar Polski w Krakowie, tak jak i teraz Puchar Polski w katowickim spotku. Jest wypełniona hala kibicami, niesamowita atmosfera przypominająca tą z reprezentacji Polski. Także niezwykle się cieszymy, mam nadzieję, że to będzie taka mała tradycja, bo jak widać polskie drużyny również potrafią zapełniać wielkie hale. Także z tego powodu czujemy wielką dumę. Myślę, że nie chodzi tylko o nas, bo również ze Strzelskim Węgrzem są problemy zdrowotne. Chłopaki nie grał Jurek Glader w tym roku jeszcze żadnego meczu, Mustafa Mbaye jeszcze nie zagrał, Rafał Szymura nie grał w ostatnim meczu, Norbert Huber musiał zejść przez kontuzję. Jeśli spojrzymy na wszystkie kluby plus ligi, to każdy ma swoje problemy. Nie wiem do końca, czy one są spowodowane, choć się domyślam. Generalnie chciałem, wracając już, nie mówiąc o negatywach, a wracając do pozytywów. Jestem niezwykle dumny z drużyny jako kapitan, że nie przestaliśmy wierzyć, mimo tego, że zmieniliśmy paru zawodników. To ci, którzy weszli z ławki, dali ogrom pozytywnej energii, wiarę w zwycięstwo i zarazili tym pozostałych. Oraz muszę wyróżnić nasz klub kibica. Ogólnie wszystkich kibiców na hali, bo stworzyli niesamowitą atmosferę, ale nasz klub kibica zasługuje na osobne gratulacje. Zasługują na to, aby ten puchar również otrzymać, aby się z niego cieszyć, bo wykonali się kawał dobrej roboty, nie zwątpili ani na moment i ponieśli nas do tego zwycięstwa.